Siema widzowie, przygotowałem dzisiaj koks odcinek. Odcinek będzie o usuniętym kontencie, który wycięto z gry i który udało się przywrócić. Zajrzymy tam, co się dzieje, a dzieje się naprawdę dużo. Są nowe NPC-ty, nowe dialogi, nowy content, nowe jakieś teleportacje i zupełnie nowe miejsca, które do tej pory były zablokowane. No contentu jest masa, co widzicie też po długości tego odcinka. Jest naprawdę dużo rzeczy, możemy gotować, spotkamy naszego elfiego przyjaciela Jorveta, naprawdę dużo się będzie działo i spotkamy też Saskię, ale więcej nie spoileruję, będą noże do rzucania, nowe bomby, musicie zobaczyć, pozdro. A więc zobaczmy, z czym to się je, nowe postacie, już widzę jakiegoś gagatka przed nami. Dobra, złaź tu, zacznijmy drabinę, porządny człowiek. Czy będą dialogi jakieś? Kim ty jesteś w ogóle? Tadeusz. Witaj. Kłaniam się. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć. Przemierzyłem kawał świata. To jak ja. Nie lepiej handlować w mieście? Skoro zawędrowałeś pod Nowigrad, nie wolisz handlować w murach miasta? Tam cechy od dawna trzymają zmowę cenową i koszą konkurencję. A tutaj ruch duży, nikt ci nie naprzykrza, no i przyjemniej się siedzi niż w dusznych murach. Rzucę okiem na twoje towary. Co ty, wariacie, masz ciekawego? Amulet niewidzialności. Magiczny amulet, który gwarantuje naszemu niewidzialność, o ile porusza się powoli? Ło kurde, ty kup, pokaż to. Mocne źródło światła. Latarnia. Pułapka linowa. Prosta wybuchowa pułapka. Detonuje i odsiekrynca. Dawaj. To co to jest? Składne rzemiosło, proste składne rzemiosło, które można rozłożyć i postawić później do wykorzystania. Kurde, kup to, co to są za przedmioty w ogóle? Ognisty bel. Bełt. Dobra. Tu są, to są jakieś zwykłe rzeczy. Tutaj jest jeszcze klucz do celi jakieś, możemy zakupić. Schemat, nóż do rzucania wiedźmińskiego cechu żmii. No co ty gadasz w ogóle, wariacie, nie? Będzie to trzeba wszystko chłopy posprawdzać. Kontrakt zobowiązujący najemnika do służby wobec właściciela kontraktu. Kup. Za mało pieniędzy? To ile to kosztuje? 10 tysięcy? Eno. Ja rozumiem wszystko fajne tego owego. Ale te ceny to już mogli obniżyć, jak restaurowali tak zwany content. Tylko żebym ja pamiętał, co ja pokupowałem, szczerze mówiąc, bo zaraz będzie ciężko. Tyle tu przedmiotów oni odrestaurowali, że to jest szok, chłopie. Schemat wyważony, nóż do rzucania, wymagany poziom pierwszy. Schemat nóż do rzucania, pułapka linowa, okej. Okay. Pułapka na niedźwiedzie, okej. Okay. Zestaw do golenia, schemat rzemieślniczy. Bełty z hakiem, jakieś nowe bełciki. Czemu nie mogę tego kupić? Nie no, 17 tysięcy? Ogrzało? Esencja wojownika, kup. Esencja maga, kup. Esencja muła, kup wszystkie esencje. Alchemiczna petarda. Petarda zarodnikowa. Petarda klejowa. Petarda z solą. Petarda z odłamkami. Petarda wirusowa. I odsiekrynce, świecąca petarda. Przecież ja nie mam tyle na bank składników zamieśniczych, żeby to wszystko porobić, nie? Kurde, jakie on ma rzeczy w ogóle. Dzięki ktokolwiek to robi, że to zrestaurował, nie? Schemat do rzucania, bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jod się kręca, nie? Wiktoria, ty to kto? Potrzebujesz pomocy? Chyba przydałaby ci się zmiana ciuchów? Jeśli tak mówisz? Dobra, ja chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać. Potrzebujesz i zmieniła pomocy? Ciuchy. Ło kurde! To jest w ogóle strój Ciri, tak swoją drogą, ale ten jest taki w miarę oryginalny. Potrzebujesz pomocy. Co powiesz na przyjacielski sparring? Pewnie, jeśli tylko masz ochotę. A mam. Ale bić się widzę niestety nie będziemy. Ale taka opcja dialogowa była. Zagrajmy w karty i chcę, żeby coś dla mnie poniosła? Ona jest przenośną skrzynką?
bo to są przecież moje przedmioty. Okej, bardzo ciekawe, interesujące to by było. Łe! Zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Czemu mnie Wiktoria na dupcas? A chyba, że to ten... To była dobra walka? A, to przyjacielski sparring został zrobiony. No dobra, użyjmy sobie kocika. Ja nie wiem, gdzie ja mam kota. Ekwipuneczek. Kurde, powalone, nie? Użyjmy. Czy ja cokolwiek, kurde, tu widział. Mam tutaj... drzwi. W środku jest skrzynka. W skrzynce? Mniejsze kamienie runiczne, okej. Okay. Nic turbo nad wyraz ciekawego. Proszek alchemiczny. Ale pozbieram tu wszystkie rzeczy, żeby zobaczyć, czy czasem nie natrafimy się na coś ciekawego. Plus, no oczywiście weźmy sobie rzemiosło, prawda? W alchemię rzemiosło, no i powykonujmy te wszystkie rzeczy, o ile w ogóle mnie stać. Obawiam się, że niestety nie. Petardy. Akaliczna petarda. Bomba do zneutralizowania najmocniejszych kwasów, umożliwiających wrogom stosowanie ataków opartych o kwas. Czyli jak ktoś nas kwasem, to my mu chłopie petardą. No dobra, wykonaj, zobaczymy jak to działa. Petarda klejowa. Petarda zwiększająca żywiczny klej, która uziemia wszystkie cele. Jo, czy kręca. Petarda wirusowa, która skutecznie uniemożliwia zainfekowanie celom regeneracji. Regeneracja, czyli nie mogę się regenerować. Prymitywna bomba zawierająca setki odłamków zmusza latających wrogów do walki na ziemi, o ile nie wyrządza dużych szkód. Może być stosowana do ogłuszania celów oraz wywoływania krwawienia, czyli wszystkie postacie, które latają, już latać nie mogą. Prosta petarda z solą zmusza upiory do przyjęcia materialnej formy. No, petarda. Petarda zarodnikowa. Petardy zawierające zarodniki szybko roznoszącego się grzyba, które blokują struny głosowe zainfekowanych celów, uniemożliwiając im stosowanie ataków opartych o głos. Co ty gadasz? Bomby zawierające powoli spadający się związek, który oświetla duży obszar na około 45 minut? Potrafi palić wrogów po bezpośrednim uderzeniu. Kolor światła można zmienić dodając barwnik? No co ty gadasz w ogóle? Co to jest? Jestem w stanie to wykonać? Kurwa, nie jestem. Potrzebuję ziarna sporyszu. Będę zadupcał, aż nie znajdę ziarna sporyszu, nie? A gdzie jest ten ziomek, z którym tu gadaliśmy? On już znikł. To już sobie nie pogadamy chyba. Dobra, przetestujemy te wszystkie petardy. Weźmy sobie, kliknijmy i. I dawaj mi tu wszystkie te moje nowe petardziki. Pyk, pyk. Petarda wirusowa, też dawaj, a tu czemu nie mogę, bo są tylko dwa sloty na petardę, przetestujmy to. Petarda zarodnikowa. Pach. I teraz, nie wiem co się dzieje, akurat nic się nie dzieje. Petarda z solą. Jakaś inna animacja? Jest inna animacja, no na petardę z solą. Dobra. Petarda wirusowa i petarda klejowa. Petarda klejowa. Okej. Petarda wirusowa. Wyjdziemy sobie na zewnątrz i wtedy może porzucamy. Na razie chciałbym jeszcze przedostawać, co robi tego. Nóż i jak bełty, a mam te bełciki moje ogniste. No właśnie, jak one na przykład działają. Jak działają, o kurde, oświetlałem drogę po prostu. No i są z ogniem. Jest to w miarę logiczne. Co się dzieje? Będę podpaliłem się chyba tym ogniem. Dobra, jest też jedna fajna animacja, którą muszę wam pokazać. Którą też miała być. To znaczy przytrzymujemy kontrol. Kiedy go puścimy, nasz wiedźmin wchodzi w taki tryb po cichu, atakowania po cichu. I pa! Fajne to jest fest, jak on się tak skrada. Zajebiste. Otwieramy. Skojatel. I Tadeusz. Witam. Z tą nie mogę porozmawiać. To jest Tadeusz, z nim gadaliśmy. Dobra. Znaczy, to Wiktoria za mną podąża. To jest kompanka nasza jakaś. Tutaj na pewno miała być troszeczkę więcej rozmowy. No i witam. Coś tu się dzieje. Na pewno jest tu sporo... Spora jaskini, to spora jaskinia. Tu też jestem w stanie przejść. Mapa jakaś? Zaraz się pogubię tu. I zaraz się dowiecie, dlaczego to się nazywa Devil's Pit. Czyli diabelskie tego, nie? To się tu można fest pogubić. Tu ktoś jeszcze jest.
A, to zwykła skoja też. Czuję pustkę. To niedobrze. Depresja to się nazywa. Wszystkich nas czeka śmierć. Wszystkich. Jesteś gotów umrzeć, Wiedźminie? Kurde, byłem pewnie odkąd jestem mały. Wszystkich nas czeka śmierć. Tak, trenuję Wiedźminów. Wszystkich. Dawaj złamane grabie. Złama się. Czyli ta cały, ten Devil Pit to była jakby tu Katriona i tak dalej. Ale tutaj też mieszkali sobie Skojatel, ukryci przed... No po prostu nikt ich pewnie tutaj nie ruszał i się nie czepiał. No i oczywiście, no właśnie, nasz stary Cooper. Tobie siedzi, z nim pewnie też miała być jakaś interakcja. Co to jest? Dziennik Jorveta. Jorvet tak się nazywał. Nie mam pomysłu, co zrobię w tym momencie. Ludzki alchemik mówi, że Saskia jest idealnie zdrowa i nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego się nie budzi. Sądząc po ilości testów, jakie przeprowadził na jej krwi, zgaduję, że domyśla się co do nieludzkiego pochodzenia Saski. Jeżeli nie jest w stanie sprawić, by się obudziła, to chociaż wykonuje dobrą robotę, trzymając język za zębami. Prawdopodobnie powinniśmy uważać się za szczęśliwców po tym, co wydarzyło się w Lok Muen. Zarówno Saskia, jak i ja ledwo uszliśmy z życiem. Od momentu obudzenia się na zimnym chodniku z martwymi strażnikami dookoła moja pamięć jest zamglona. Trudem przypominam sobie wydarzenia oraz ludzi przed przybycia do Lek Muen. Miał wilk Gwynblade, Geralt z Rivii. Wiedźmin jest jednym z nich, chociaż nie mam pewności co do tego, czy rozstaliśmy się jako sojusznicy czy wrogowie. W sumie nie pamiętam. A grałem Wiedźmina 2. Być może ani jedno, ani drugie, jak jednakowoż z tego, co udało mi się ustalić, oszczędził życie Saski i prawdopodobnie ocalił moje. Więc w ostatecznym rozrachunku nie rozeszliśmy się jako wrogowie. Podróżujemy na zachód już od kilku miesięcy, tylko po to, żeby skończyć w tej piekielnej dziurze. Na zewnątrz wojska i inkwizycja, wewnątrz nęca i pewnie do tego Katriona. Niemniej jednak może to się okazać dla nas szansą. Redańczycy nienawidzą alchemików i magów, tak samo jak nienawidzą mnie ludzi. Co jest nam na rękę? Udało nam się przechwycić kilka magów i alchemików z rąk redańskiej armii i zaprzeć ich do pracy nad lekiem dla Saski w zamian za ochronę. Crazy! Jorvet miał być w tym, tutaj z nami. Ostatecznie do tego nie doszło, ale mega... O, jest Saskia, ona se śpi normalnie, ty. No co ty gadasz? To fajny wątek nas tutaj ominął całkiem. Mam wrażenie, no. Fajnie by było, jakby chociaż tą misję odnowili i dodali ją do Wiedźmina albo coś takiego, nie? A poczekaj, a teraz załóżmy sobie ten nóż latający. Jak ja? Nóż do rzucania, i co ja jestem w stanie z tym nóżem? A, nie jestem w stanie go używać aktualnie. No nie, nie, nie. Prawdopodobnie trafienie rękojeści... To groźniejsze. Nóż do rzucania, no. Aj! Łe! Normalnie były noże zrobione, pa! Pach! Ja nie mogę zaatakować tej postaci. No susie! No kurwa, Wiktoria! Jocie Grinca, noże. Do rzucania. Fajne, 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 podoba mi się. Jeszcze mam jakieś ulepszone chyba noże gdzieś. Jeszcze jakieś noże. A, te nożyki jedne mogłem wytwarzać. A to jest amulet niewidzialności, który sprawia, że jestem kurwa niewidzialny? Pokażę. Ty! Normalnie niewidzialny jestem, jak się poruszam wolno, nie? Nie no. Dlaczego tego nie ma w oryginalnym Wiedźminie, ja się pytam, nie? Dlaczego oni wycięli ten content? A mieli sporowi, jak widać, zrobione, także czas ich może gonił. Może nie zdążyli tego dopiąć na ostatnią chwilę. Pokaż ten kaptur. Co jestem w stanie z tym kapturem zrobić? Założyć też tutaj. Kaptur! Wiedźmach w kapturze, nie? Crazy, nie? Crazy. Wiedźmach bandyta. Dobra, weźmy, użyjmy kota. Podry. Idźmy dalej. Tędy przyszliśmy? No nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że nie. Tu jest jakiś A, tu jest schowek normalnie. Ty, to tu miała być jakaś baza ich. To na pewno miało być więcej nasranych postaci, nie? Zbroja kruka? Pas kruka! Jakiego kruka znowu zes? A, i w ogóle ten kruk to sprawiał, że my jesteśmy słyszani tak samo jak w tej brzmi. Jesteśmy słyszani gorzej przez przeciwników, w sensie przeciwnicy nas nie słyszą. Crazy, dawaj ten pas. Gdzie jest ten pas kruka? Pas kruka jest. Co ty dupcyś, nie? Co ty dupcyś?
Ogólnie ten to coś, co teraz ogrywam, jest mega mało popularne, a gościu wykonał świetną robotę. Przywrócił content, którego nie ma w Wiedźminie, także gratulacje absolutnie. No coś przepięknego, nie? Chłop wykonał piękną robotę, no. Dawno się tak nie jarałem, nie? Ta modyfikacja pamiętna nostalgia przy tym chłopie nic, to jest nic. Chodzę tutaj bez czym, może znajdziemy coś ciekawego, coś bardziej ciekawego niż pusta butelka. Proszę się nie zbagować. Albo przynajmniej się obbagować, bo już się zbagowaliśmy. Tak, mamy tutaj miał być w ogóle jakiś cały kult, albo coś takiego z tego co ja rozumiem. Że tutaj miał być cały kult i to wszystko oni wycięli. To jest właśnie do jakiś pomnik jakiegoś kultu i oni tu pewnie robili różne dziwne rzeczy. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Miejsce mocy. Darmowy punkcik. Jakieś UFO, tego, owego. No tak, to jest jakiś, tutaj miał być jakiś kult i coś się miało działać. Zbadaj. Co to jest? Łe! A i ona mi do końca życia będzie już towarzyszyła? Wracamy! Nie odpuścimy takiej pięknej lokalizacji. Czy to było normalne? A tak, i on to jest moja towarzyszka, chłopie, broni, nie? Zamiast płotki. A nie, płotkę też mam. A co ja wsiądę na płotkę? Co ona zrobi? Wsiądziesz ze mną maleńka? Chcesz się przyjechać płoteczko? Come to daddy. Na razie się zbagowało jak większość takich postaci w takich grach. Co robisz? Nic, po prostu byś dzidowała za mną? Oka. No leci, normalnie z buta, nie? Dalej. Towarzyszka broni. Dobra, to jest miejsce mocy, tam się teleportujemy, to nie chcemy tego ruszać. Nic tam więcej chyba ciekawego nie było. Wracamy zatem. I po prostu tędy. Tu w ogóle jakieś szyny. Chłopie, to jakaś kopalnia jest? Chyba tak, no to wygląda. Kurde, jakie to w ogóle rozległe. Nie no, ja się pogubię zaraz, to jakieś klatki. Pytanie, kogo w tych klatkach trzymano. Nie mam zielonego pojęcia. Użyjmy sobie kotka, czemu by nie. Pytanie, czy chcemy iść na dół? Łe, chłopie. A ty to kto? Skoja to? Nie lubię cię, Wiedźminie. Niedobrze. Bla, bla, bla. Nie lubię cię, Wiedźminie. Komet w ogóle ciekawą broń, nie? Jakieś takie dziwne dwie dzidy, albo strzały jakieś długie. I on pewnie pilnował jakieś tutaj gości, którzy tutaj byli. Niesamowite. Tutaj? Myczułki, nic ciekawego. Nie no, naprawdę. Ej, jestem dumny, że jestem chyba pierwszą osobą w Polsce, naprawdę, która nagrała takie coś. No tak, i tutaj jest nowa mechanika, która nam dochodziła, czyli cooking pot. Tak mi się wydaje. I byliśmy tutaj w stanie gotować różne potrawy, jeżeli mieliśmy przepisy, nie? Wrzucałeś jakieś rzeczy i normalnie mogłeś gotowe rzeczy, nie? Inne. Crazy. Tak, ale tutaj generalnie był cooking pot i byłeś w stanie normalnie, chłopie, ugotować sobie rzeczy, nie? Byłbyś w stanie normalnie ugotować sobie rzeczy, nie? Proszę cię, odejść trochę, żebym ja to zapalił. O, może teraz już gotowe. Ta, ty! Gotuje się! Chłopie, normalnie się gotuje, nie? I co teraz? A, i dupa. Podgotowało się trochę, ale jeszcze nie gotowe. To pewnie musimy mieć jakieś przepisy. Problem jest taki, że nie mam przepisów. Chyba, że gdzieś tutaj będzie opis tego, jak tu coś ugotować. Ja wam tutaj podam wszystko po angielsku, jakie rzeczy byliśmy w stanie zrobić z tego cooking pota. No niestety jak ja tu robię rzeczy, to one się nie pojawiają, ale takie rzeczy mogliśmy zrobić. Dobra, dajmy to i dajmy to i z tego powinna nam wyjść zupa cebulowa. To prawda biedacka ta zupa, ale powinno wyjść. Ja wam jeszcze na... Łe! Zupa cebulowa ugotowana została, nie? Łe, chłopie! Crazy! No nie będę wam pokazywać tych wszystkich, każdego możliwego jedzenia, chociaż nawet dla mnie, szczerze mówiąc, to jedzenie, które jesteśmy w stanie wykonać, jest mega interesujące, nie? Nie wiem, czy taka zupa cebulowa istnieje w grze, no ale jak widać, Geralt jest mistrzem. Jeżeli wykupimy ten kontrakt, który wykupiliśmy, to Victoria dlatego za nami chodzi, bo my wykupiliśmy ten kontrakt. I ona jest w stanie tak.
nieść nasze rzeczy, grać w Winta na super poziomie. Będziemy mogli z nią walczyć, zmieniać jej outfit, czyli ciuchy. Jest w stanie z nami walczyć używając noży. Automatycznie zbiera przedmioty z pokonanych wrogów. Niesie pochodnie w jaskiniach. I ma najlepszy możliwy stalowy miecz, jaki istnieje. Nie ma lepszego stalowego miecza. Dobra, ty. On się w ogóle z kimś bije, albo ma jakąś taką animację, że jakby z kimś chciało się bić. I tutaj jest miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. Skojatel, witam. Mogę z tobą porozmawiać? Widzę, że mogę, bo mam chyba taką opcję. Powiesz mi coś? Gwynplaine. Jeśli masz na nas kontrakt, to wystarczy, że poczekasz. Sami zdechniemy. Gwynplaine. Okej. Idziemy dalej w takim razie. Tu coś ciekawego? Nie, to są jakieś też przedmioty, jakiś stół tu pewnie? A, to wychodek jest chyba. Ja nie wiem, kurwa, co to jest. Ale tu coś jest, co to jest? Otwórz. Ale tu nic nie ma, tu jest ściana jedna wielka. Chyba, że muszę użyć oka tego. Wtedy to się odblokuje, że to jest jakiś... No mógłbym też użyć, kurde, modów, żeby tam przelecieć, ale nie mam niestety konsoli teraz aktualnie odpalonej. A może to? Że monokle, które sprawiają, że jesteśmy w stanie spojrzeć na coś z innej perspektywy. Pokaż. Nie możesz zaatakować tej postaci. Ja nie chcę atakować. Chciałbym spojrzeć na coś z innej perspektywy. A noże, które rzucamy i zrobimy na przykład ze szkoły Vipera, czyli ze szkoły żmii, jeszcze zatruwałem przeciwnika, nie? To jest powalone i to jest kontentu. Możemy zadźgać kogoś od tyłu, nie? Nie no, chłopie. Szefem jest ktoś, kto to rozkminił, nie? Ale nadal nie wiem, jak chciałem monocy... Mon? Jak to się czyta, pisze? No nie gadaj, że jest. Wiecie, co nam dają monokle? Pierwszą perspektywę. Jesteśmy patrzeć w stanie na świat z pierwszej perspektywy. Chłopie. I to się zmienia pod P. Jaka otwora. W ogóle to jest tyle rzeczy. Chciałbym jeszcze zadźgać kogoś od tyłu. I porobić te esencje, bo te esencje jeszcze możemy porobić. Czyli ja po prostu... A jest, patrzcie. Esencja maga regeneruje żywotność, esencja muła regeneruje żywotność, zwiększa moc znaków i oczy krynca. To weź na przykład wojownika zrób i muła. I sobie dziobniemy później. Przerwie. Ty mega super odcinek. Wysypł mi. Jestem z tego okro dumny, fest. Dobra, tu co jest? Poświeć. Ty, tu są stosy ludzi. Normalnie stosy ciał tu są. Tu też stosy ciał. Ludzi chorych na Katrionę pewnie. Dobra, lecimy dalej, jakie to jest ogromne. I co, to koniec? Tutaj też stosy ciał, możemy je spalić swoją drogą. Zbadaj, a to co to jest? Pewnie też mnie tepnie. A nie. No właśnie, możemy przetestować, tutaj oni mają artefakt. Jesteśmy w stanie zawalczyć z samym sobą, bo to przywołuje Dopplera. Ale co, ognisko zrobiliśmy eleganckie? Zaraziciel. Dostaliśmy miecza. No nie mam. Zaraziciel, nowy przedmiot. A to chyba pewnie jakiś przedmiot fabularny albo coś takiego. Aha. Na 69 poziom. Przeklęty relik zdolny zamieniać poległych wrogów w nieumarłych sługusów dzierżącego? Nie, to ja muszę tu wgrać. Co to oznacza? Że ja zabijam przeciwnika, on się zamienia w zombie? Nie, to będzie gigantycznie długi odcinek, wam powiem szczerze. Widuję cię czasem w snach.
O, no to ciekawe. Dobra, jedna z ciekawych rzeczy, które się jeszcze dowiedziałem, to jeżeli tutaj przemedytujemy do 5 rano, tu gdzieś nas to zaprowadzi w inne miejsce. Także jest 11, myślę, że wyśniłem sobie medytację. Przynajmniej tak widziałem, że tak chłop zrobił. 5 rano jest tu coś ukrytego. Pewnie jest tu jeszcze wiele rzeczy ukrytych tak naprawdę. Ale no to jedna z nich. Nie mam też miliona godzin, żeby wam to wszystko pokazywać, ale to jest powalone, nie? A nie. A nie, przepraszam. Do 5, ale PM, czyli po naszemu 17. Wracam na miejsce. Teraz uda się? Kurde, nie udało się. Słuchajcie, zrobimy tak, że ja wam pokażę filmik. Co się wydarzy. Możliwe, że to przywrócenie, ta modyfikacja, czyli to, że przywróciłem wszystkie te postacie, sprawia, że nie jestem w stanie użyć tego kamienia, bo tutaj skrypty zostały inaczej napisane. W każdym razie, jeżeli oryginalnie tam pójdziesz, nie wgrywając tego przywrócenia, to jesteś tam w stanie pochodzić. Oczywiście nie ma tam postaci i tak dalej, aczkolwiek znajdziesz tam właśnie takie coś. Greetings. Hard. As have I. Take a peek if you. Farewell. We'll meet again. I know this. Dobra, jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym wykonać. Przede wszystkim ta, bo mamy tu jakieś rzemiosła, no nie? Chciałbym zobaczyć, co tam pozbieraliśmy. W ogóle my tyle rzeczy pozbieraliśmy, że już nic nie pamiętam, kurde. Jakieś na pewno notatki, coś takiego było, no. Przeczytania? Zaraz zobaczymy. Te nowe rzeczy powinny być zaznaczone gwiazdką. Ja jestem w stanie po najnowszych rzeczach sortować? Niekoniecznie. To jest ten kontrakt, jestem go w stanie przeczytać. Niniejszy kontrakt zobowiązuje najemnika zwanego Wiktora do służby wobec posiadacza tego dokumentu aż do momentu jego wygaśnięcia. Piąte zlecenie morderstwa. To są stare rzeczy. Nie interesują nas. Pamiętnik też nas nie interesuje. Przepisy na placy korzenny w miodzie. I teraz rozumiecie, po co nam były te przepisy? Pewnie da. Pewnie byliśmy w stanie właśnie w tym cooking pocie robić różne rzeczy. No, bo ja się zawsze zastanawiałem, po co mi przepisy, które mogę kupić. No i mamy odpowiedź. Byliśmy w stanie z nich różne rzeczy gotować. Idziemy na jakieś potwory albo coś takiego i zobaczymy, jak nam pomaga nasza nowa koleżanka. Pa, i teraz jesteśmy się w stanie snikować. Poka. A nie mam tej animacji, czemu? A teraz nie mogę się snikować. Wiktor już się chce nadupcać. No dobra. Pokaż, wypróbujmy petardę klejową. Pach. O kurde, ale ja też się spowolniłem. Do kitu ta petarda. W wolnym tempie walczę. Pokaż petardę wirusową. Kurde, już zabiłem wszystkich przeciwników? Nie no, drugie poziomy, bobki. Ale jesteśmy w miejscu, gdzie tych potworów akurat nie powinno zabraknąć. Tak mi się wydaje. Okej, okay. Jakieś lekkie ogłuszenie.
Petardy możemy przetestować, bo je porobiliśmy. Nie, to wszystkie w sumie porobiliśmy i przetestowaliśmy. Możemy jeszcze stestować coś, co zrobiłem. Noże możemy stestować. Wydaje mi się. I wydaje mi się, że jesteśmy też w stanie stestować. Coś zrobiłem, taki jakiś odwar chyba. Ale nie widzę, żeby tu było jakieś tam... Coś to było, co zrobiłem, tylko nie pamiętam co. My jakieś rzeczy po... No właśnie, pułapki jakieś pokupywaliśmy, ich nie przetestowaliśmy. No i zestaw do golenia, domyślam się, że chodzi o to, że będziemy się w stanie golić. Jak sama nazwa wskazuje, prawda? Możemy pułapki potestować. Możemy też je porobić. Mieczów, mieczy, żadnych chyba nie zabrałem. Zbroi też chyba żadnych nie zabrałem. O, petardy! Wyważony nóż do rzucania. Nóż do rzucania wiedźmińskiego cechu zmii. Nóż do rzucania wykorzystywany przez wiedźminów. Ostry i trujący, zabójczy odpowiedni w rękach. No i ten jest taki, że rękojeść więcej zadaje. Fajne. To jako petarda jest, okej. Okay. A weźmy sobie, użyjmy tego nożyka. Boga. Pik, kurde, nie trafiłem. Coś w ogóle zadaje ten damage? Kurwa, to trzeba najpierw trafić. Nie, no dobra, jestem tragiczny w trafianiu. Stop, to taktyczna wycofka. No jak ja rzucam tym... Nie, o, trafiam. Ale no faktycznie, chyba rękojeścią to ja dużo więcej zadam, mam wrażenie. I jakie to jest niecelne gunwo, nie? Tragedia. Pewnie tym lepsze noże, tym bardziej celne były. Podoba mi się ta mechanika. No, podoba mi się. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, które jak pokupowałem? Nie wiem, czy mi się chce teraz czytywać. Składne krzesło kupiliśmy. Pułapkę linową też kupiliśmy. To z takich rzeczy to jestem przekonany. O, tu są te. Esencja muła, pa. Wytrzymałość pojemność ziółków. Wytrzymałość koszt wytrzymałości szybkiego ataku. Łe, jakie to złope w ogóle, ty. Ile to trwa? Nie wiem, ale pewnie krótko, skoro jest takie OP. Dobra, pułapka. Pułapka linowa, poka. Okej, kładziemy i teraz co? Pyk, wejdziemy, albo wejdzie przede wszystkim przeciwnik, to rozumiem, że dostanie na dziurę. Trzeba to przetestować. Chodź. Jakiś przeciwniku. Tu powinno być sporo stworków. A jak nie stworów, to chociaż jakiś zwierząt, no. To jest zadymiarski, weleński tego, nie? Weleński region, tu poddymiany jest, ostro. O, łania! Nie no, łania. O, jest! Chodź! Pułapka! Pyk! O kurde, to jeszcze w wolnym tempie wybucha! Fajne w sumie. A nie, to ja kogoś ro... A nie, on wszedł w dwie pułapki naraz. Puść. Pułapka. Dawaj, żeby to... A już nie mam pułapek? Mam. Fajne, podoba mi się ta pułapka. No, jeszcze mieliśmy pułapkę na niedźwiedzie, o ile się nie mylę. Tylko nie mogę jej nigdzie tutaj znaleźć. Składne krzesło. Aha. No i wszystko. Łe! No to se posiedzieli? Stawaj, Genvard. Stawaj, jak się z tą staje? A dobra, powodźmy co, jak się biją. Nucisz. Chciałbym zobaczyć moją zbroję w pełnym świetle. Dobra, ekwipunek. Jestem ją w stanie przefarbować? Kurwa, oczywiście, że jestem. Do tego kaptur. Chłopy, wyglądamy jak szefowie, do tego oksy. Łe, wariacie. Szkoda, że kapturę nie mogę przefarbować. No jest klasa, nie? Nie no, patrzcie jaki pancerzyk to jest. Pancerz szkoły Kruka tak zwany. Rozmawiajmy z Saskią. Nie, to jest ktoś inny, to jest Wiktoria. No i co? Trochę podobny do Mandragory, o którym de facto też nie wiedziałem, że istnieje. No i wydaje mi się, że to by było w takim razie na tyle na dzisiaj.
Mam nadzieję, że wam się to podobało. Wiem, że to jest bardzo niszowa ciekawostka i dużo osób o niej nie wie. A jest, kurde, jak widać, mega rozbudowana. To jest cały usunięty content, który mogliśmy tutaj znaleźć. Ja mam godzinę 10 nagrywania minut. A jeszcze, jeżeli chcielibyśmy każdą animację przeglądać i tak dalej, to przecież ten z 2 godziny robił, nie? I jeszcze takie rzeczy dodaję, jak skradanie się i jesteśmy w stanie od pleców kogoś pyk zabić. I jesteśmy też w stanie kogoś okraść od pleców. Takie ciekawości. No i co? To by było na tyle. Bawiłem się naprawdę przednio. Szkoda, że część z tego kontentu ostatecznie niestety nie trafiła do Wiedźmina. Tyle. Widzimy się w następnym odcinku z ciekawostek albo takim zwykłym gameplayowym. Pozdro. Ale fajny odcinek.